Witaj, ziomeczki, z tej strony Tarol, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na modkacji Orbo Blues jako odciżenica. Więc w ostatnim odcinku rozpoczęliśmy oczywiście nasze piękne przygody z walką tutaj. Po pierwsze pokonaliśmy Aslana i zauważyłem, że w sumie mamy dosyć dużo expa, więc go wykorzystamy po pierwsze na to. Chcemy mieć jak najlepsze dywizje specjalne oraz też tutaj zaczniemy porabiać. Więc tak, mamy wojnę z nimi. Widać, że nie mają dywizji na naszej granicy, co oznacza, że może się nam uda szybko przejść przez to. I udało nam się. Nice. Więc tak, tutaj próbujemy oczywiście się przedrzeć. Jeżeli się przedarliśmy, no to wiadomo, że to będzie już oznaczało dla nich koniec. Ponieważ roboty naprawdę nie są aż tak potężne. Są what the heck? Wow, ale są potężne. No jakieś bonusy takie własne? Country daje im 20%, ale... Żebyś tak bardzo? No więc w głównej mierze chodzi o to, żebyśmy się przedali przez rzekę, a drugiej, żebyśmy po prostu ich odcięli. Bo wtedy będzie łatwiej. Oraz też oczywiście... nasi sąsiedzi zaatakowali ich. Więc to oznacza, że... Będziemy musieli się podzielić zapewne. No a pytanie jest takie, co my potrzebujemy realnie? Jesteśmy w trakcie wojny z nimi. Potrzebujemy... Powiem wam szczerze, żadne z tych chyba się nie uda, dlatego że nie kontrolują tego, że nie mają tutaj koło tego. Czy to może się zbypasować? Tak, może się zbypasować. Wiecie co? To jest zbyt dobre, byśmy stracili. Dobra, nie jest zbyt dobre. Teraz spojrzałem się, to jest słabe. Okej, możemy to stracić. Więc jak sami widzicie, możliwe, że wojna z tymi gośćmi może być mega trudna, ponieważ wyglądają na mega trudnych gości. Okej, więc tak naprawdę to my weźmiemy to, bo w sumie dlaczego mielibyśmy sobie resztę wziąć, a wy weźmiecie sobie to. Jesteśmy bardzo mili. Więc jak tutaj wszystko już mamy, to... okej, oczywiście. Kupimy? A, oni kupili. W sumie nie chcieliśmy sprzedawać, ale okej. Więc teraz jedyne co nam zostało, to pójście w tutaj walkę z nimi. Tak. Nie wyglądają na najmilszych. Okej. Tutaj więc musimy sobie poustawiać dywizję. Na szczęście mamy połączenia naziemne, co oznacza, że w skrócie takie, że nie musimy aż tak bardzo się z nimi bić. Ale będziemy musieli poczekać sobie na odpowiedni czas, żeby się z nimi bić. Ponieważ nie wygląda to, jakby byli bardzo łatwi do pokonania. Więc poczekamy sobie przez pewien czas, po czym ich zaatakujemy. Tak, uwielbiam tą strategię. Ale w międzyczasie możemy sobie oczywiście zawsze tutaj poczekać. Robić coś. Pograć w bierki. Ale mamy gdzieś rozkaz tego gościa, gdzieś stał, a może tutaj miał ten rozkaz. Okej. Więc czekamy i zobaczymy sobie, co nam to da. Bo co innego możemy teraz zrobić? Okej, możemy po prostu przygotowywać się na wojnę. Bo co innego możemy zrobić? No niestety, ten robot jest dosyć silny. Więc mogą być problemy.
Ale na razie chcemy zainwestować w to, więc to może trochę potrwać. O, dostaliśmy trochę tych jednostek. Szkoda, że nie zdecydowaliśmy, to wtedy byśmy dostali mega dobre jednostki. Okej, okay, wyślejmy w takim razie tu. Ich tutaj powysyłamy. Chodzi o to, że myślę, że nasza przewaga zniknie w chwilę. A wy dlaczego chcecie nas zaatakować? Oni chcą po prostu nas załatwić? Tak randomowo? Tak po prostu? Nie, no to jest głupie, że tak naprawdę ja nie mam żadnych szans z nimi. To jest po prostu wielka armia wszystkiego. Więc jak ja mam niby ich pokonać? Okej. Jedyne co nam zostało realnie, to albo się okopać tak mega bardzo. Tutaj na przykład jest ładne. Ładnie można się okopać, ale wtedy stracimy bardzo dużo terytoriów. Albo wykorzystać cheaty, żeby się trochę tutaj przygotować na nich. Ile ma 240 dni. W sumie też się nie dziwię, w sumie trochę ich wkurzyliśmy. Nie podoba mi się, że zniszczymy całą technologię tamtą. To jest trochę takie głupie. Okej. Okay. Teraz weźmiemy sobie to. No i możemy to zrobić. Tylko czy coś to zmieni? Wiecie co? Ja najpierw sprawdzę, co możemy osiągnąć i za chwilę. I za chwilę po prostu wrócę. Okej, okay, po pewnym czasie przemyśleń, co dokładnie mamy zrobić, to po pierwsze kliknąłem, żeby odzyskać terytoria. I o dziwo, zgadzają się. Tak, zgadzają się, chociaż chcą z nami walczyć. Dzięki czemu możemy zobaczyć, jak wielka dokładnie będzie armia, która nas zaatakuje. I jak sami widzicie, jest ogromna. Więc jest. Są. Mam kilka takich propozycji, które mógłbym zrobić. Po pierwsze, mógłbym spróbować po pierwsze, jak sami widzicie, tutaj jest mnóstwo takich jakichś kanałów. Spróbować zrobić coś takiego, że jakoż. Za chwilę pokażę, o co chodzi. Jako, że Texas może zostać zaatakowany, to wprowadzić w tym samym momencie, albo chwilę wcześniej, w sumie chwilę wcześniej, wojnę z Teksasem, żeby oni walczyli z Teksasem. Jak wykorzystamy tą chwilę, to możemy oczywiście później może jakoś przetrwać. Ponieważ nie wiem, czy nam się uda zaatakować, ale po pierwsze żadna z propozycji nie jest taka, że nam się uda wygrać, ponieważ nie mamy wystarczającej siły. I no niestety. No i to jest nasz plan tak naprawdę, żebyśmy jakoś to wygrali. No nie jest to najpiękniejszy plan, ale jak sami widzieliście, nie wszystko było piękne. Jedyne co to jeszcze sprawdzę sobie, co oni sobie tutaj robią. Aha, dobra. Tylko sprawdzają, o co chodzi. Tak naprawdę to jest taka nacja, która ma dodatkowe drzewka. Więc będziemy czekać. Mamy 240 dni. Oprócz tego, jako że oddali nam terytoria, to możemy wykorzystać to, żebyśmy coś tutaj postawiali, że powykorzystywali to. No, tutaj powoli nasze dywizje przechodzą. Chodziło właśnie to powoli. Jest duży
duże podkreślenie. Więc musimy na razie poczekać. No, to jest najgorsze, że czekanie będzie głównym naszym celem teraz. Możemy to zrobić. W głównej mierze chcę najpierw sobie ulepszyć te budynki, dlatego nie chciałem tam włączać sobie. Możemy ulepszyć, bo wreszcie mamy poziom. I... no i na tym polega w sumie cały mój plan. Tutaj jeszcze musimy poczekać. Więc tak, no... to nie będzie jakoś... jakoś sobie nie poradzimy z tym szybko. Na szczęście możemy sobie tutaj porobić, dostać kory, ale stracić całą gospodarkę. Jaka to jest gospodarka? Nie. Tak naprawdę nic nie tracimy. No i zobaczymy, jak to będzie. Te 240 dni naprawdę może szybko przejść, więc też się nie będę dziwić, jeżeli za chwilę już będzie to wszystko. Mamy dużo political power skądś. Mi się nigdy nie podoba, kiedy mamy dużo political power. Nie wiemy skąd. I co tutaj możemy porobić? No, poczekamy tutaj, niby mamy to, ale mam jeszcze jakieś takie kilka ulepszeń, które możemy zrobić. Nic nieznaczących, ale kilka ulepszeń. To, co mógłbym jeszcze sobie porobić, to te wszystkie bonusy, na przykład lepszą broń, lepsze tutaj do naszych dywizji specjalnych. Tutaj na razie nic nie będziemy dostać, ponieważ nie jest aż takie dobre. W ogóle nic z tego nie korzystaliśmy, więc nie będę tego korzystać. Tutaj mamy wiele takich rzeczy, które moglibyśmy porobić, ale musimy zwiększyć naszą rekrutację. Widzę, że to jest w sumie główna rzecz, którą powinniśmy teraz zrobić, że więcej dywizji powystawiać, bo możemy, że nie możemy korować. Ale widzę, że jakaś tam wojna się pojawiła, jakaś taka potężna. O, tutaj. Potężna między nimi. Raczej pokonają ich. Ale... może udałoby się nam wykorzystać to? Mógłbym zmienić i dostać od razu klejmy na nich? To mi się podoba. Ale my chyba straciliśmy w ogóle tą ideę. A nie, mamy ją. No to szkoda, że jej... dosłownie ona trochę nam... trochę jest... trochę takie minusy dodaje, więc... się przydało ją usunąć. Coś tutaj jeszcze mamy niezbyt. Tutaj już mamy rzeczy. O tak, teraz zróbmy w takim razie. Nie wiem, jak hard piecing może być na zielono, jak jest na minusie. Ale jeżeli coś jest na minusie, to lepiej tego nie robić. Okej. Okay. No. Czyli tak naprawdę teraz jest czekanie. Mają nawet sporo tych dywizji, więc to raczej nic nie zmieni. Jeżeli byśmy teraz ich zaatakowali. Tutaj mamy... się trochę nam odblokowało. No, raczej w głównej mierze mamy to, że możemy teraz dostać Wargola na nich. I tyle. Tutaj mają w sumie... ci mają Core State? O, maślos, to naprawdę są mocni, jeżeli to jest ich Core State. Jest pytanie, czy Texas będzie chciał zawalczyć. To jest bardzo ważne pytanie.
Lepszy karabin. Potrzebujemy. Będą ciężkie czasy, więc potrzebujemy lepszej broni. I co tutaj możemy zrobić? Demolitions, high pressure albo sustained pressure. Attack. Sustained sobie zróbmy. No, oni są o wiele lepsi, jeżeli chodzi o wyposażenie, więc taki wielki minus jest między nami. Dobra, lepszy sprzęt do dywizji specjalnych. Dobra, za chwilę się też nam zrobi doktrynka. Okej, widzę, że kolejne. Wydaje mi się, że bardzo chętnie wezmiemy sobie kolejną stabilność. Ej, w ogóle możemy sobie dać ofiarę, żeby mieć lepsze lepsze plony. Trochę słabo, że z wszystkich miejsc na swoim, w swoim kraju to wykorzystujemy, ale no bywa. W sumie by się przydało nawet teraz mieć te snajperki. Wiecie, bo to jest po prostu taki bonus. Okej, musiałem na chwilę przerwać i od razu uznałem, że jeżeli musiałem to przerwać, no to włączę po prostu wojnę między nimi, między Teksasem a Meksykiem, dlatego że w sumie tak naprawdę nie ma nic innego do roboty. Już całe drzewko zrobiliśmy, nic nie mamy jakiegoś ciekawego. Więc zobaczymy, jak to pójdzie nam. Niby tutaj jest. Mamy jakieś terytorium? Czekajcie, co to jest? Decrape defense, remove. Civilians. Ej, to się opłaca nam. Okej, więc w głównej mierze zobaczymy, jak to wygląda z Teksasem. Jak tutaj pójdzie. Oni w ogóle tutaj też mieli trochę tych rzeczy, więc że tak powiem, mają możliwości robienia. O, widzę, gdzie te dywizje poszły. Okej, okay, wyślijmy ich i one chyba już mają. Okej. Okay. Co oznacza, że okej, po pierwsze tam jeden z nich upadł. Podoba mi się, że jeden załatwił drugiego. I musimy poczekać, bo nie sądzę, żebyśmy mieli na razie wystarczająco dywizji, żebyśmy, znaczy wystarczająco, nie mielibyśmy wystarczająco siły, żebyśmy wszystko im się zajęli. Tutaj walczą. Unity of Austin tutaj jakoś nie idzie do przodu. Ale my moglibyśmy sobie niedługo spróbować. No na razie to nasze dywizje specjalne mają najlepsze szanse na to. No się nie dziwię, bo w sumie to są dywizje specjalne. Patrzmy, jak to wygląda. Mają dostęp tutaj, więc to nie jest tak, że jest aż tak źle. Udało im się odciąć. Nie, jeszcze się nie udało im odciąć. Ale mogą odciąć, więc to też jest dobre. No i co? Mało co zostało z tego drzewka. W takim razie zróbmy to, co nam zostało. Tutaj nie będziemy na razie robić tego. No, dobrze im idzie. Jaki? Czym jest Cult of Renewal? What? Całą Aztlana chcecie? Czym wy jesteście nawet? Nie. Nawet nie wiem, gdzie jest ten Cult of Renewal. O, siostry. Widzę, że zwyciężyły na to klawo. Okej, w takim razie zapisujemy. Włączamy. O. I zobaczmy, jak to pójdzie. Może pójść bardzo źle, ale zobaczmy przynajmniej. Dobra, nasze jednostki specjalne sobie radzą.
udało nam się przejść przez rzekę. Teraz mamy normalny atak. I Court of Renewal nas zaatakowało i ja nawet nie wiem, gdzie oni są. Dlaczego jakieś myszy nas zaatakowały? I zaatakowały też tych gości. Dobra, nie wiem. Nie ma żadnych szans, że te myszy do nas przejdą. O, uzasadnienie ich się zakończyło. No, nie powiem, idealny czas. Coś tutaj mamy. Na razie możemy sobie to włączyć. Ale wygląda na to, że nasze wojska sobie jednak radzą. No, powiedzmy sobie szczerze, Texas dosyć pomaga. Austin nie pomaga. Ale nie wiem, jakby się to stało, gdyby mieli tutaj jeszcze coś. Więc nasze wojska specjalne sobie radzą. I to mi się nie podoba. Bo jeżeli będą szły w tym kierunku, to może nie być zbyt dobrze dla nas. W takim razie zmienimy kierunek ataku. I naszym głównym celem teraz będzie po prostu, no nie powiem, po prostu przetrwać to. Bo jak sami widzicie, w pewnym czasie się aż tak bardzo nie udaje nam tutaj atak. I na tym będzie polegał zapewne kolejny odcinek. Więc ja się z wami żegnam w tym odcinku. Z wami Trachol. No to cześć.